Słuchaj, zbędny ceregieli, musimy pogadać. No więc mów. Dzwonię na telefon, musimy się zobaczyć. A, jesteś w mieście? Tak, przed firmą. Cześć, Szymon. Cześć, Siadek. Czemu nie mogliśmy się spotkać u mnie w domu? Po co to ceregiela? Bawimy się przy biegu. Nie chciałem, aby twoja żona coś usłyszała. Ona... Daria? To co zawsze? Tak, poproszę. Może by się w końcu poznał. Nie, innym razem. No więc, co my tu robimy? Słuchaj, ona została zatrzymana. Dziś ją przesłuchiwano w sprawie śmierci Tatiany. Ale co one mogą mieć z tym wspólnego? Proszę bardzo. Dziękuję. Ponoć sprawca został już złapany. Nie myślisz chyba, była ona? Ona nigdy mówiła, że mój brat ją nagabywał. Podejrzewam, że to on mógł maczać palce w jej zatrzymaniu. Paweł? Kawał gnoja. Sorry. Nie myślisz chyba, że to były glina, bo tak miały kontakty. Przecież po tej sprawie go zwolnili. Czemu to stawiają? Wiesz? Trochę to sobie ułożyłem. Byłeś mi winien przysługę. Paweł ma znajomości. Ale ty też je masz. Wiesz, o co mi chodzi. No chyba nie mówisz poważnie. Przecież wiesz, Daria, dzieci, oni nic nie wiedzą. Nie podać mi o to. Rozumiem cię, ale i nie zrozum. Jesteś moim najlepszym kumplem, a sam sobie nie poradzę z Pawłem. No więc, co ty w ogóle planujesz? Chcę pogadać z Pawłem. To się z nim mów na piwo. A nie mi ty tyłek zawracasz. Szymon, proszę, chodzi o mało nastraszenie, wycieczkę do lasu. Wycieczkę? Ja już znam te bilety, piękne strony. Uwierz mi, nie chcesz wiedzieć tego, co ja. Więc zapomnijmy o tej rozmowie. Szymon, proszę, to ostatni raz. Co byś zrobił, gdyby chodziło o Darię? Znalazłem rozwiązanie naszych problemów.